Badaboom. Zostajemy w temacie imprez komiksowych, okołokomiksowych i chciałbym wam jeszcze troszeczkę opowiedzieć o Sztamfeście, który odbył się tydzień temu w Gdańsku, w klubie B90. Tak jak wspominałem na początku audycji, mieliśmy połączenie na żywo, kiedy Filip był w studio, a ja właśnie byłem obecny na tym wydarzeniu. Natomiast no to była dopiero jeszcze jakby połowa imprezy, no i została jakby jeszcze część jej taka najbardziej wyczekiwana w sumie, która odbywała się, zdaje się, około godziny 20, jeśli dobrze pamiętam. No bo tak, Sztamfest ogólnie, no tak, no bo kolejna impreza komiksowa tutaj autorstwa Łukasza Kowalczuka chciał połączyć ze sobą takie swoje ulubione rzeczy, czyli taka popkultura śmieciowa, jak to tutaj było to nazwane. I tutaj zresztą jakby tagline tutaj taki był, że VHS Hell Life, wrestling, komiksy, gry retro, koncerty, targi, wystawy. No i tak, w sobotę, przepraszam, w piątek, który się, pierwszy dzień jakby tego festiwalu, to był taki właśnie przedsmak, bo to tylko i wyłącznie był jeden koncert i właśnie wcześniej jeszcze ten VHS Hell Life, gdzie do Toxic Avengera tutaj ścieżkę na żywo podkładał lektora Michał Śledziu-Śledziński. Co ciekawe, w sumie jakby odbiór pracy Śledzia był taki zmieszany, bo ja się osobiście dobrze bawiłem, aczkolwiek no tam były takie momenty, gdzie w sumie było troszeczkę za dużo ciszy, za dużo jakiegoś tam pierdzenia do mikrofonu, że tak pozwolę sobie to nazwać, ale ogólnie nie miałem złego wrażenia, ale widziałem też, że no część osób tutaj podało wątpliwości tego, czy tak to powinno wyglądać. Z tego, co widziałem, organizatorzy wzięli to pod uwagę, skomentowali praktycznie od razu sytuację, która była, której byliśmy tutaj wtedy świadkami. No i tak, no i następny dzień to już były spotkania z twórcami. Mieliśmy naprawdę całkiem fajny zestaw, bo tak, bo przede wszystkim wszystko otwierało spotkanie z Kajetanem Kuśną i Michałem Ambrzykowskim, ponieważ mieliśmy premierę drugiego tomu Niesłychanych Losów Iwana Kotowicza. Pierwszy tom omawialiśmy wprost z kadru. Będziecie mogli znaleźć, a właściwie już możecie znaleźć od dłuższego czasu nagranie z tej audycji na naszym kanale w serwisie YouTube, który nazywa się po prostu Prosto z Kadru. Mieliśmy też właśnie Śledzia, mieliśmy Rafała Szłapę, Jana Sidorowina, Prosiaka, czyli Krzysztofa Owedyka, Łukasza Kowalczuka, no i właśnie Karol Kalinowski, KRL, i też dyskusja odnośnie wrestlingu z udziałem zawodników Combat Pro Wrestling. Ja niestety nie miałem okazji zajrzeć na wszystkie z tych spotkań, ponieważ chciałem ogólnie wchłaniać wszystko to, co impreza miała też do zaoferowania, bo były też stoiska ze starymi grami, z komputerami czy konsolami, gdzie pozwoliłem sobie chwilę właśnie skorzystać. Jako wielki fan Amigi oczywiście byłem zachwycony, jak zobaczyłem Amigę z odpalonym Super Frogiem. Pograłem trochę w Sonica 3D na Sega Saturnie. No naprawdę było w czym wybierać. Był też turniej w Sensible Soccer. Był wyświetlany na takim dużym ekranie na rzutniku, więc robiło to fajne, wyjątkowe takie wrażenie. Jeśli chodzi o spotkania, udało mi się być na całym spotkaniu właśnie z Rafałem Szłapą i Janem Sidorowinem odnośnie superbohaterów polskiego, tego superhero, którego tutaj już trochę się narobiło u nas. W sumie dyskusja była całkiem ciekawa, chociaż miałem wrażenie, że czasem prowadzący zadawał takie pytania nawiązujące do mainstreamu amerykańskiego, które chyba jakby trochę powodowały pojawianie się lekkich znaków zapytania wśród twórców. Natomiast można było się dowiedzieć tam kilka ciekawostek odnośnie twórczości każdego z nich. I w sumie tutaj taka najciekawsza informacja padła chyba od właśnie Rafała Szłapy, który zapowiadał właśnie, że pracuje obecnie nad dwoma kolejnymi częściami Blaira i zapowiedział właśnie pojawienie się superbohaterki. No ale jak on podkreślał też w całym tym spotkaniu, on jako, że lubi te podejście takie bardziej nieszablonowe, on nie chce po prostu kopiować tego stylu amerykańskiego, no to jego podejście do superbohaterek też będzie inne. Z kolei Jan dużo właśnie opowiada o tym, jak bardzo luźno podchodzi do tego tematu, że to jest dla niego taka właściwie czysta rozrywka, to znaczy komiks ten superbohaterski. Całkiem też, znaczy
ogólnie wszystkie pozostałe spotkania były całkiem ciekawe. Nie chciałem specjalnie iść, to jest trochę śmieszne, ale może część z was zrozumie. Nie chciałem iść koniecznie na spotkanie z prosiakiem z prostego powodu, bo na pewno by tam padały pytania odnośnie Będziesz smażyć się w piekle, czyli najświeższego komiksu tego autora, którego album dopiero co kupiłem właśnie na imprezie, więc nie wiedziałem dokładnie, co jest w środku. Słyszałem tylko kilka słów na jego temat i właściwie każdą możliwą pochwałę. Nie chciałem dowiadywać się czegokolwiek więcej, chciałem być totalnie zaskoczony. No i opłaciło się to, bo naprawdę ten komiks jest niesamowity. Z tego, co kojarzę, chyba Filip wam o nim opowiadał. Mnie on całkowicie przypadł do gustu i jeśli chodzi o te wszystkie właśnie opinie, że to jest jeden z najlepszych komiksów polskich od lat, że to jest fantastyczny album, te słowa są jak najbardziej dla mnie prawdziwe. Też miałem takie odczucie, naprawdę niesamowicie dobry komiks, który też wam serdecznie polecam. Byłem też na chwilkę na spotkaniu z Karelem. Trochę właśnie był, znaczy udało mi się przesłuchać troszeczkę, jak była rozmowa na temat łomy, kościska. Był pytany, czy miał jakiś stres związany z tym, że teraz robi kościsko i czy teraz czuje taki właśnie, że no skoro taka łama była tak dobrze odebrana, to teraz czy czuje presję z tego powodu, że musi kościskiem zrobić coś jeszcze lepszego i tak dalej. Autor przyznał, że w sumie nie miał z tym żadnego problemu. Było oczywiście pytanie, bo w związku z tym, że Łama ma się doczekać swojej ekranizacji, padło od razu pytanie, czy z kościskiem będzie podobnie. Autor powiedział, że w przypadku Łamy było tak, że praktycznie do niego od razu się zgłosili. Zdaje się, trzech chyba reżyserów się do niego zgłosiło, żeby chcieli bardzo zrobić właśnie animację na podstawie Łamy. Tutaj no, nie było takiego samego efektu, no ale jakieś rozmowy są prowadzone i na dobrą sprawę nic więcej nie da się powiedzieć, bo to są tylko na dobrą sprawę rozmowy, z których jeszcze nic jeszcze nie wyszło. Powiem wam tak, jeśli chodzi o jakby tą strefę targową jeszcze, tam było dużo takich staroci do nabycia, byli też oczywiście wydawcy, którzy oferowali swoje komiksy, również nowości, była Kultura Gniewu, było Aty, było Hanami, więc było też stoisko Jatty, więc można było bez problemu nabyć komiksy, były też osoby, które sprzedawały starsze komiksy, jakieś archiwalne typu TM Semik i tak dalej. Było też bardzo sympatyczne stoisko z płytami winylowymi i kasetami magnetofonowymi. Naprawdę super sprawa. Aż żałowałem, że nie miałem ze sobą więcej gotówki, bo bym sobie na pewno więcej pierdół stamtąd przywiózł. Natomiast to, co mnie najbardziej intrygowało, to ta gala w wrestlingu. Jak pierwszy raz zobaczyłem, to tak stwierdziłem, co? Wrestling? I wiecie co? To był totalny strzał w dziesiątkę. Łukasz Kowalczuk, robiąc tą imprezę i dodając do tego wszystkiego wrestling, nie zrobił twojej typowej kolejnej imprezy komiksowej, na którą no, przychodzi. No, nie było tam bardzo dużo ludzi, ale moim zdaniem było przyzwoicie. On zrobił coś więcej, zrobił coś, czym się wyróżnił, przez co jego impreza na pewno będzie zapamiętana. Druga edycja już jest zapowiedziana, nie trwało to zbyt długo, żeby czekać na to ogłoszenie. Powiem wam tak, jak zobaczyłem wrestling, jak zobaczyłem ten początek, jak każdy z tych zawodników wychodził, to po prostu byłem onieśmielony, to było coś niesamowitego. Show było naprawdę udane, oprawa, no coś po prostu super, rozrywka na takim najwyższym poziomie. Można było się naprawdę nieźle uśmiać, sporo ekscytacji, więc każdemu, kto jeszcze nie był na takiej gali, musicie iść i wypróbować sami. Naprawdę myślę, że będziecie zadowoleni i rozrywka jest po prostu przednia. Ogólnie Schlamfest bardzo na plus. Były tam może oczywiście jakieś takie rzeczy, które pewnie będą wymagały dopracowania, ale od tego będziemy mieć drugą edycję. Ogólnie troszeczkę była taka troszeczkę zmarnowana okazja z przestrzeni, bo przez większość właśnie soboty no mieliśmy po lewej stronie to miejsce targowe, po prawej stronie mieliśmy te gry, a na środku był tylko ten ring wystawiony i na dobrą sprawę nic się tam nie działo przez większość czasu i było tak trochę to dziwnie wyglądało. Jeszcze oczywiście warto wspomnieć, że w tym samym miejscu, gdzie odbywały się spotkania, były też wystawy prac Łukasza Kowalczuka oraz po prostu AS, wystawę właśnie plakatów i okładek komiksów o Asie, naszym polskim superbohaterze.
No i co? No pozostaje mi tylko powiedzieć tyle. Koniecznie przyjedźcie na drugą edycję, musicie to zobaczyć na własne oczy. Miasz Slamfest oceniam bardzo dobrze, zabawa przednia. No i mam nadzieję, że właśnie na następnej edycji wszyscy się razem tam zobaczymy.